kilka dni będziemy mieć w województwie śląskim jedno miasto więcej. To Przyrów w powiecie częstochowskim. Ta niewielka miejscowość 1 stycznia wróci do grona miast po przeszło 150-letniej przerwie. Co dzięki temu się zmieni? Przede wszystkim dla mieszkańców sprawdzał Paweł Jędrusik. Jeszcze tylko przez kilka dni będzie to wieś, a od 1 stycznia jedno z miast w województwie śląskim. Przyrów, który prawie 700 lat temu był zakładany jako miasto, w końcu odzyska to miano. Cieszę się z tego, bo wójt tutaj wiele zrobił dla gminy w ogóle, dla rozwoju. No i tak jak Olsztynowi się należało po prostu przyznanie praw miejskich, chociaż Przyrów miał prawa miejskie. No cieszymy się, bardzo fajnie. Niech będzie, niech się rozwija. Mamy nadzieję na to, że będzie coraz lepiej tutaj. No pieniądze może jakieś wpłyną. To jest zawsze jakaś nadzieja. Po Sylwestrze już będzie, nie? I co pan o tym sądzi? Ja wiem, może dobrze. Przyrów praw miejskich został pozbawiony w 1870 roku. Po długiej przerwie znowu będzie miastem, a wójt tej miejscowości nie ukrywa. To dobrze wróży dla przyszłości Przyrowa. Liczy między innymi na środki finansowe. Dla samych mieszkańców, jeśli chodzi o takie, że tak powiem, życie codzienne, to się raczej wiele nie zmieni. Nie wzrosną podatki, nie wzrosną opłaty, nie trzeba wymieniać dokumentów. Natomiast dla urzędu, dla gminy stworzą się nowe możliwości, bo bardzo liczymy na to, że będziemy mogli ubiegać się chociażby o dofinansowanie w ramach programów, które są przygotowywane dla miast lub miasteczek. Przyrów to jedyna miejscowość z województwa śląskiego, która od nowego roku będzie miastem. W całej Polsce takich miejscowości będzie około 30.